Hej wszystkim, z tej strony Soł, a to jest odpowiedź wideo na moje AMA, które zamieściłem na swoim kanale i serwisie Wykop już jakiś czas temu. Obiecałem, że zrobię odpowiedź wideo z waszymi pytaniami, więc to robię. Jeśli ktoś nie wie, co to jest AMA, o co chodzi, niech zajrzy do opisu tego filmu i tam będzie mógł sobie kliknąć w link do tego mojego poprzedniego filmu, a ja już zabieram się za odpowiadanie na pytania. Okej, no więc co mnie skusiło do podjęcia takiej decyzji? Mój wyjazd był głównie w celach zarobkowych, od samego początku był głównie w celach zarobkowych, więc to mnie najbardziej, to był taki, znaczy to nie był impuls, tylko to mnie najbardziej motywowało, żeby wyjechać do Stanów na work and travel. Ta pierwsza część work była dla mnie najważniejsza, o tym travel na początku w ogóle nie myślałem. Wiedziałem, że można stamtąd przywieźć dość sporo gotówki. Była mi kasa potrzebna w tamtym okresie. Nie miałem, żeby wyjechać w ogóle do Stanów za pierwszym razem, bo byłem dwa razy. Żeby wyjechać za pierwszym razem do Stanów, musiałem pożyczyć pieniądze od rodziny. Później w dalszych odpowiedziach będzie dokładnie, ile mnie to kosztowało, jak to było zorganizowane i tak dalej. Na razie odpowiem na takie wstępne pytania. Ja sobie je oznaczyłem, jak do tego doszło. Taki dział sobie zrobiłem z waszymi pytaniami, które mi zadaliście. Pytań jest 6. Zaraz będziemy przechodzić do następnych. Czy był jakiś impuls? Do Stanów jeździła już wcześniej, znaczy jeździła, była raz albo dwa razy moja siostra. Moja siostra też na work and travel i to ona mnie zmotywowała do tego, żeby pojechać, bo pewnie jakby jej tam nie było, to ja bym się nigdy sam nie zdecydował, żeby tak daleko pojechać w nieznane. I oczywiście z uwagi na to, że ona już tam była, miałem wiele spraw ułatwionych, jakiś kontakt tam z tymi lokalsami, tak, załatwienie pracy, tego typu sprawy, to było o wiele łatwiejsze. No i tak jak mówię, impulsem albo taką właśnie bardziej motywacją do tego był po prostu brak kasy. Dobra, przechodzimy do następnego pytania. Dobra, czemu akurat Alaska? Czemu akurat Alaska? Alaska to... Alaska dlatego głównie, że moja siostra też tam wcześniej była. I tak jak mówię, no więc ja podążałem jej ślady, ale ona tam nie była bez powodu. Na Alasce jest bardzo, po pierwsze, o wiele łatwiej o pracę niż gdzie indziej w Stanach. Jeśli chodzi o sam rodzaj pracy, to tam jest kilka rodzajów pracy. Pierwszy taki, który się ludziom kojarzy, to jest praca przy rybołówstwie, czyli jakaś tam siedzenie w jakimś odległym zakątku Alaski, może nie tak bardzo odległym, jeśli chodzi o kilometry, ale gdzieś tam, wiadomo, daleko od miast. Nie można sobie na przykład wyskoczyć do sklepu czy do McDonalda. Trzeba siedzieć po prostu w jakimś baraku. To jest taki, no taki zakład pracy, jakby on się gdzieś tam znajduje, gdzie statki dokują. I co jakiś czas, najczęściej jak jest sezon, to co chwilę przypływają te statki, chyba jakoś tak to działa. Wiem, że czasem nie ma statku, na przykład jest sztorm czy coś, wtedy statki nie łowią. Ale jak łowią, to ciągle jest robota, jak nie w jednej przetwórni, to zaraz obok jest druga, trzecia i ludzie tam głównie pracują. Przy obróbce tych ryb, czyli tam, nie wiem, patroszenie, tego typu rzeczy, tak, wyładunek, patroszenie, potem mrożenie i chyba jakoś tak to działa. Tam w szczegóły nie wchodziłem, ale tak mi opowiadali ludzie, którzy przy tym robili. Druga sprawa to jest ta cała turystyka. To jest ta cała turystyka. Są takie dość popularne, jak to się nazywa, train, po prostu jeżdżenie, jest taki, na Alasce znajduje się pociąg, który jest przez turystów, jest atrakcją turystyczną, po prostu wsiada się w ten pociąg i jedzie tam od miasta do miasta, no i jest potrzebna obsługa tego pociągu, tam są jacyś kelnerzy, kucharze, jakaś taka pomoc, która tam, wiadomo, sprząta ten pociąg, przygotowuje, pomaga ludziom i tak dalej, załadunek, wyładunek, bagaży. I przy tym jest całkiem sporo roboty, to jest robota jak u nas często w liniach lotniczych, czyli leci, gdzieś się jedzie z jakąś grupą osób, potem się na przykład wraca z grupą osób albo śpi jeden dzień i dopiero na następny dzień jest kolejny turnus, tak jakby z powrotem, ci ludzie tam siedzą kilka godzin, to trwa taka jazda, tam sobie oglądają lasy i tak dalej. Ja akurat nie pracowałem w żadnej z tych prac, tylko pracowałem
w hotelarstwie, tak można by powiedzieć, hotelarstwo, restauracje i to w mieście. I to jest najlepsze w Alasce, że można mieć mieszkanie w samym centrum miasta, pracę w samym centrum miasta i jeden obok drugiego. Ja pracowałem w Anchorage, to jest największe miasto na Alasce. I po prostu to centrum jest takie ściśnięte, że można pracować, nie wiem, na przykład w dwóch, trzech hotelach i z jednego do drugiego są dwie minuty. I to jest najlepsze, bo jakby się chciało pracować w jakimś tam Chicago, Nowym Jorku czy gdzieś indziej, to zazwyczaj te odległości są o wiele większe. Samo dojechanie gdzieś do centrum zazwyczaj zajmuje te pół godziny, godzinę. I dlatego wydaje mi się, że moja siostra na początku wybrała Alaskę i jej znajomi, a potem ja podążyłem tym śladem i to był bardzo dobry wybór. Przejdźmy do następnego pytania. Czy jest to opcja tylko dla zagubionych duszyczek? No nie bardzo. Znaczy, może i też. Ja akurat nie byłem zagubiony, tak jak powiedziałem na początku. Potrzebna mi była kasa. Jeśli ktoś potrzebuje kasy, to jak najbardziej polecam work and travel, chociaż trzeba sobie umieć radzić. Jak się znajdzie jedną pracę, to z jednej pracy może nam się zwrócić i ewentualnie jakieś tam rozrywki sobie znajdziemy. Jak się chce naprawdę zarobić, to trzeba mieć 2-3 prace, trochę potyrać przez te 3 miesiące. I wtedy można naprawdę z dobrą gotówką wrócić ze Stanów. Czy zagubione duszyczki tam jakieś były? Niech się zastanowię. Chyba nie. Tam raczej jak ktoś leci za ocean, to wie czego szuka, a wiadomo, na zagubiona duszyczka to może autostopem pojechać na przystanek Woodstock na przykład, a nie do Stanów wybrać się na 4 miesiące bez możliwości powrotu wcześniejszego, bo to jednak jak się kupuje bilet w jedną i w drugą stronę, to mało kto ma możliwość wrócenia wcześniej, gdyby coś mu tam nie wyszło. Co jeszcze? Komu bym jeszcze polecił work and travel? Oczywiście tym osobom, które chcą coś zwiedzić, bo poza tym, jeśli ktoś nie chce zarobić, może mieć jedną pracę i wtedy spokojnie pozna wiele osób, może się tam rozwijać. Nie wiem, różne ludzie mają hobby, Stany są olbrzymie, więc w zależności od tego, gdzie się trafi, można nawet gdzieś na Hawaje pojechać, jest taka możliwość. Może ktoś lubi surfować, wtedy może na Hawajach nawet pracować, prawda, w McDonaldzie czy czymś podobnym i tutaj dobrze spędzić ten czas. No i jeśli ktoś by chciał sobie zrobić takiego road tripa, jakiego ja sobie zrobiłem z siostrą, ze znajomymi, no to też polecam, bo można na to, po pierwsze można, zwróci nam się powrót, jak dobrze popracujemy, zarobimy na takiego road tripa i jeszcze wrócimy z kupą pieniędzy. Więc nie tylko te pieniądze, ale też będziemy mieli okazję zobaczyć kawał Stanów, bo jak już się jest na miejscu, to ten wydatek jest o wiele mniejszy, niż jakbyśmy chcieli tam polecieć po prostu z Polski, co no sam bilet nas wyjdzie około 2-3 tysiące złotych, a gdzie jeszcze tam jakieś mieszkanie, wiadomo, nawet taksówka z lotniska często jest sporym wydatkiem. Więc tutaj ta opcja podróżowania po tej pracy, po zakończeniu pracy, można skończyć pracę nawet po miesiącu, po dwóch i wtedy sobie pojeździć, jak kto woli, czy na co kto ma ochotę, prawda? I następne pytanie. Aha, czy myślę o zamieszkaniu w Stanach? Czy myślałem, może powiedzmy tak, czy myślałem? Nie myślałem, bo ja jak byłem w Stanach, to był okres studiów, drugi chyba rok, tak? Pierwszy, drugi, trzeci, coś takiego. I ja byłem przekonany o tym, że tam jadę, zarobię pieniądze, zobaczę trochę świata, wrócę i skończę studia. Nie myślałem o tym, żeby tam zostawać, szczególnie, że bez wykształcenia, nawet już ogarniając język, ale wiadomo, nie tak jak ci lokalni, to co najwyżej mogę wykonywać tam jakieś takie roboty po prostu dla ludzi niewykształconych. Akurat w Stanach jest to przyjemne, że nie robi się, że to nie jest tak, że się robi z imigrantami czy tam emigrantami jakimiś, tylko robi się z Amerykanami głównie. Znaczy to jest ogólnie kraj imigrantów, pełno ich tam jest i właściwie większość Amerykanów to skądś tam pochodzi, z jakichś innych rejonów świata, szczególnie na Alasce, bo tam to dużo różnych ludzi przyjeżdża
z całych Stanów, jeszcze z Filipin, takich jakichś Puerto Rico, Kolumbia i tak dalej, dużo jest tam tych osób, ale nie czuję się tego w ogóle, że jakby się pracowało w jakiejś gorszej pracy, prawda? Tam pracuje się po prostu z takimi samymi ludźmi, nikt nas nie traktuje gorzej i tak dalej, więc to może nie byłaby najgorsza opcja, ale ja jednak wolałbym coś zawsze chciałem więcej w życiu robić niż, nie wiem, gdzieś w hotelu pracować, nawet na jakimś frontdesku z ludźmi rozmawiać i tak dalej w garniturku, ale to jakoś mnie nie kręci. Dobra, następne pytanie. Czy miałem taki moment? Nie, nie miałem, bo tak jak powiedziałem wcześniej, w ogóle nie myślałem o tym, żeby tam zostawiać, więc nie miałem czego żałować. I Stany na pierwszy rzut oka wydają się bardzo fajne, ale jak się tam trochę posiedzi, to też się widzi te problemy. I chociażby to, że oni na przykład nie mają ubezpieczenia, tak? Teraz chyba coś tam Barack Obama coś pozmieniał i zrobił im jakieś ubezpieczenia, chociaż nie wiem, jak to działa, ale większość osób, jak ja byłem, to nie miało na przykład ubezpieczenia zdrowotnego, oczywiście mówię o takim zdrowotnym ubezpieczeniu, i jeśli im się coś stało, no to oni byli zdani tylko na siebie albo na takie szpitale, jakąś pomoc charytatywną, szpitale dla ludzi bezdomnych i bez pieniędzy, coś takiego, z czego Amerykanie normalnie nie bardzo chcą korzystać, bo oni jednak pomoc społeczna i tak dalej, no wolą z tego nie korzystać, nawet jak skorzystają, to potem chcą to jakoś oddać, mają takie inna mentalność niż u nas, nie chcą tylko brać. Głupio im jest po prostu, jeśli coś takiego by musieli zrobić, no ale mają problem, jak komuś się na przykład noga złamie, idzie do szpitala, nagle dostaje rachunek na 50 tysięcy, to jest dość nieciekawie, a te pieniądze, które się tam zarabia, żeby gdyby ktoś chciał sobie po prostu tam zamieszkać, czyli kupić jakieś takim standardzie jak w Polsce, czyli mieć ubezpieczenie, nawet jakieś najgorsze, prawda, tak jak u nas postać w kolejce, ale coś mieć jakieś mieszkanie, nawet malutkie, no to już wtedy to nie jest tak kolorowo, nawet z tymi zarobkami, które oni tam mają, to nie da się po prostu tak wszystkiego od razu kupić, chociaż można żyć tak jak oni lubią, czyli z dnia na dzień coś wynająć, zmieniać pracę to co 2-3 miesiące i się niczym nie przejmować, można też tak, ale do mnie to kompletnie nie przemawia. Czy bym wyjechał z Polski, gdybym miał możliwość? Chyba każdy ma teraz możliwość. Kiedyś było o wiele gorzej. Ja już tych czasów nie pamiętam, chociaż urodziłem się w stanie wojennym. Ale teraz każdy ma możliwość wyjechać. Ja bym mógł jutro nawet się spakować, wyjechać gdzieś do Anglii i tak dalej. Ale nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodziło. Nigdy nie o to mi chodziło, tak? Tak? Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Nieważne. Chodzi o to, że ja zawsze chciałem skończyć te studia, znaleźć pracę, nauczyć się czegoś, być specjalistą w jakiejś dziedzinie, nauczyć się i może wtedy ewentualnie po jakimś tam czasie gdzieś wyjechać, zobaczyć. Polska, wiadomo, często nas denerwuje, mnie wyjątkowo denerwuje, tak mnie po prostu denerwuje, jak widzę tych polityków, darmozjadów, złodziei w telewizji, to po prostu aż się nie chce płacić podatków, ale na razie tu jestem. Tutaj się wykształciłem, pierwszą pracę znalazłem, na razie podążam w tym kierunku, który sobie wyznaczyłem i może jak już tą swoją dziedzinę ogarnę, raczej nie byłoby to możliwe za granicą z uwagi na barierę językową, raczej nikt by mnie nie przyjął na stanowisko inżyniera od razu i tak dalej. Myślę, że byłyby z tym większe problemy, a tu jednak w Polsce pracując jestem w stanie się dużo nauczyć, może nie za takie pieniądze, nie z takimi możliwościami jak za granicą, ale mówię, popracuję rok, dwa, trzy, cztery i myślę, że wtedy ewentualnie mogę coś myśleć o jakimś wyjeżdżaniu i nie będzie to może nawet najgłupszy pomysł, bo już trochę kontaktów też nałapię, wiadomo, że akurat w tej mojej dziedzinie się współpracuje z różnymi firmami z Niemiec, z Czech, gdzieś tam jeszcze dalej na zachód, Francuzi i potem można takie kontakty wykorzystać, gdzieś ewentualnie się zahaczyć. I to by było na tyle w tej części, w części pierwszej odpowiedzi wideo na moje AMA. W następnych odpowiedziach wideo już myślę, że będą ciekawsze, bo postaram się pokazać jakieś gadżety, rzeczy, które przywiozłem, zdjęcia oczywiście, jak będę mówił już konkretnie o Alasce i tak dalej, a dzisiaj był taki wstępniak, który tak jak wspominałem nazwałem, jak do tego wszystkiego doszło, taki sobie dział.
A drugi dział mam, czyli przyszły vlog na ten temat, nazywa się Wyjazd i organizacja. I w wyjeździe i organizacji będę mówił o kosztach takiego wyjazdu, o tym, jak znaleźć pracę, z jakiego biura się wybrać, jakie są formalności, ile to trwa. Co tam jeszcze mam tutaj zapytania, tak sobie patrzę. O wizie też opowiem, jak wiza działa, komu ją przyznają, komu nie. Wizyta na przykład w konsulacie, o tym też wspomnę. Rozmowa z konsulem. Co tu jeszcze mam, żeby szybko wam powiedzieć, co będzie w następnym. Znajomość angielskiego, jaka jest potrzebna. No głównie koszty i to wszystko przed wyjazdem. Jeśli chodzi o pracę, pieniądze, zarobki, to będzie dopiero w trzecim vlogu. Wiem, że to was najbardziej interesuje, ale postanowiłem to w trzecim vlogu zamieścić. I myślę, że to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli mielibyście ewentualnie jakieś dodatkowe pytania, których nie umieściłem w tamtym, które nie padły w tamtym AMA, to możecie je zamieszczać. Jeśli padnie jakieś bardzo ciekawe pytanie, to na pewno jeszcze je dodatkowo dodam i odpowiem na nie. Trzymajcie się, cześć!